A skąd ja mogę wiedzieć, kto jest borowcem, a kto jest kodowcem? Nie, kodowców tutaj nie ma. Nie, no daję przykład. No dobra, ale nie, w tamtym razem właśnie ja niepożądane osoby weszły tamtym razem. Ale tu było poza jakby to przestrzeń. Tu się dostali gdzieś, mówił Darek. Wolne sądy! Wolna Polska! Dzień dobry, uczuł Marcin Marcina. To jest drugi odcinek programu, w którym Drugi jubileuszowy. Jubileuszowy, tak. Dlaczego nie? Komentujemy politykę, chwalimy rząd obecny, a jeżeli akurat wyjątkowo nie ma za co tego rządu pochwalić, no to możemy go nawet trochę poganić. Marcin Celiński, Marcin Wojciechowski. Podobno rocznica Unii Lubelskiej była niedawno. No była, była, proszę pana, i w Lublinie nawet pan premier był. Który premier? Morawiecki taki, Morawiecki. Rzeczypospolitej. A to jest w ogóle przyczynek do opowiadania o tym, jaką mamy politykę historyczną. Jaką? No bo co to była Unia Lubelska? No Unia z Litwą, mnie tak uczyli w szkole. No Unia z Litwą, ale tak przy okazji. Co jeszcze? Tak naprawdę to było konstytuowanie formuły państwa. Dosyć nowoczesnego jak na tamte czasy. Ta Unia Lubelska to była też kwestia towarzyszących zjawisk, jak za chwilę Konfederacji Warszawskiej, czyli wolności religijnej. Unia Lubelska, proszę Państwa, to nic innego jak usankcjonowanie w czasach przedkonstytucyjnych, więc nie nazywano tego konstytucją w dzisiejszym tego rozumieniu, państwa wielonarodowego, państwa tolerancyjnego, państwa wielu religii. A jak my ją żeśmy obchodzili? W ostatnim piątek chyba, czy sobotę. A ile pamiętam, w kościele, tak? W katedrze. Ale oczywiście. Nie, bo Unia oczywiście była, będę się chwalił swoją wiedzą, była podpisana w klasztorze. W klasztorze dominikanów. Nie, ale to podobno nieprawda. No to prawda. Prawda. A nie na zamku? Nie, na zamku. Ksiądz tego klasztoru twierdził, że odkryto, że jednak na zamku, który już nie istnieje. No jest jakaś kopia zamku. Tam było tyle śmiesznie, że oni, można powiedzieć też, że w karczmie, wiesz, bo tam są trzy miejsca. Jest karczma, która była poza murami miejskimi, dzisiaj to się nazywa Plac Litewski. To była karczma, w której złapano uciekających Litwinów. Mhm. Bo Litwini nie chcieli podpisać tej Unii. Oni uciekali, złapali ich w tej karczmie i negocjowano z nimi na tyle długo, że oni wrócili w klasztorze dominikanów Unię podpisaną. Natomiast zamek ma o tyle znaczenie, że na zamku, w kaplicy zamkowej w Lublinie jest takie graffiti czasu tamtego pokazywane, gdzie jakiś młody człowiek, który musiał z tyłu stać na tej mszy, napisał: dzisiaj podpisaliśmy Unię z Litwinami, i datę, i to jest wyryte. W tynku zostało to odkryte przy jakiejś renowacji. Ale ja nie o tym chciałbym opowiadać, nie o historii, tylko o teraźniejszości. Unia to był duży obszar, ponad miliona kilometrów kwadratowych w centrum Europy, zamieszkały przez Polaków, Litwinów, Rusinów różnych, Ormian, Żydów, Tatarów, Niemców. A jak świętujemy Unię, to tam były trzy flagi. Mm-hmm. Mianowicie. Polska, litewska i ukraińska. I tu się zgadza, ale pytanie, dlaczego na przykład nie było białoruskiej? Szczególnie, że wiesz, w jakich językach Unia została podpisana? Po polsku i po rusku. Białorusku. Język, którego używano na Litwie, którego używa elita litewska, bojarzy, to był język, który moglibyśmy w pewnym uproszczeniu nazwać starobiałoruskim. Oni wcale nie mówili po litewsku, ci Litwini, po litewsku. Bo nie byli Litwinami. No poniekąd byli, no, ale litewski to jest akurat, wywodzi się z samej Żmudzi i tych okolic. W każdym razie nie był to wtedy język państwowy. A Radziwiłłowie mówili po białorusku. A Radziwiłłowie mówili w dowolnym języku, to zależało od fazy. W czasach Unii chyba jeszcze po rosyjsku. W czasach oni mówili po rusku, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest język starobiałoruski, ten, którego używali. Więc Białorusi żeśmy nie zauważyli. Nie zauważyliśmy Ormian, nie zauważyliśmy Tatarów, nie zauważyliśmy Żydów, czyli wszystkich tych, którzy tę Unię tworzyli i którym ta Unia dawała prawa swobodnego rozwoju w obrębie Rzeczypospolitej. Ja chyba wiem, dlaczego ta władza tego nie zauważyła. Bo nie chciała. I to
Chyba o to chodziło. Chyba o to chodziło. Więc zaświętowaliśmy sobie Unię, którą, jakąś inną Unię, nie tą lubelską, która była podpisana wtedy, tylko jakąś taką Unię bardzo narodową, bardzo polską, taką pasującą do dzisiejszych czasów. Gdyby Morawiecki żył w tamtych czasach, to by powiedział, że tamta Unia to jest obóz koncentracyjny, flaga tej Unii to szmata. A gdyby Duda wtedy żył, to by powiedział, że to jest wyimaginowana wspólnota. Dobrze, że oni żyją teraz, a nie wtedy. No, zdania są podzielone. W Polsce jest mnóstwo dziennikarzy, publicystów, są tak zwani publicyści tożsamościowi. Po tamtej stronie sporu politycznego są bardzo bezkompromisowi. Po naszej... Wyklęci nawet i tacy niezależni. Niezależni od prawdy, niezależni od zdrowego rozsądku. Niezależni w ogóle od grawitacji nawet. Nawet. Po naszej stronie, no właśnie za chwilę zobaczymy. Proszę Państwa, no, za chwilę porozmawiamy z kimś, kto spróbował się zmierzyć z polskim podziałem, spróbował się zmierzyć z polskimi emocjami i nakręcił długi film o tym, jak funkcjonują i jak żyją dwie Polki. Konrad Szołajski za chwilę będzie naszym gościem. Uczył Marcin Marcina i nasz gość Konrad Szołajski, reżyser. Dzień dobry. Reżyser. No nie tylko reżyser. Nie tylko reżyser. To co jeszcze? No co ja jeszcze robię? Ja piszę, uczę, produkuję, ale głównie teraz może reżyser. A czyli dobrze zapowiedziałem jako... No, bo to jest w klasyfikacji działalności, jak się rejestruje działalność, to zawsze trzeba główną podać i potem to następne. W zakresie, nazwijmy to, wykształcenia, to mam napisane, że ukończyłem taką szkołę i chyba większość moich dochodów pochodzi z tego źródła. Nawet tantiemy dostaję. Książka o Michalinie Wisłockiej ukazała się w ubiegłym roku, czy dwa lata temu? Tak. No ta książka uczyniła mnie w cudzysłowie pisarzem. Pisarz. Nawet trochę zarobiłem. Proszę Państwa, to człowiek, którego Michalina Wisłocka uczyniła pisarzem. Tak jest. No i potem przyszedł Macierewicz, Kaczyński i Ziobro i uczynili Cię reżyserem filmu Dobra Zmiana. Robienie filmów ma wiele aspektów, ale jednym istotnym aspektem jest to, żeby był temat, żeby było o czym opowiadać. I wcześniej się strasznie musiałem namęczyć, żeby ciekawe tematy znajdować. No może nie było też takie trudne, ale mimo wszystko musiałem szukać, a tutaj na ulicy temat się znalazł i dlatego ten film zrobiłem. Czy dogadałeś się z nimi, oni ci dostarczają tematów, a film jest pokazany, jest problem na przykładzie dwóch kobiet. Dlaczego to jest o kobietach? Lubię kobiety, może okay. To jest pierwszy powód i jakoś łatwiej mi z kobietami się dogadać, a poza tym to jest czas kobiet, także myślę, że właśnie mieliśmy premiera kobietę, jednego, drugiego i jest mnóstwo kobiet w polityce, w kulturze, w nauce, w sztuce. Właściwie to jest taki czas, że... No dobrze, no mieliśmy premiera kobietę, ale jak przychodzi do decyzji, to decyduje pewien mężczyzna z Żoliborza. No czy może poprzedniej pani premier decydował też mężczyzna, tylko że inny? No ale oddawali jednak pole tym kobietom, żeby one występowały na mównicy. Także myślę, że to jest jakiś jednak znak czasu, że oni to też zrozumieli. No dobrze, ale wydawało się, że film będzie odebrany. Film, oczywiście zachęcamy Państwa do obejrzenia, zdradzimy tylko trochę, nie wprowadzając w treść po to, żeby Państwa nie zniechęcić od tego, że jak powiecie, że już opowiedziane, to nie będziecie oglądać. To są dwie kobiety z dwóch tych, jak publicystycznie czasami się mówi, plemion polskich. Jedna jest aktywistką KOD-u, druga jest szefową Klubu Gazety Polskiej, jeśli dobrze pamiętam. No i co, to jakaś taka Twoja próba symetryzmu, ten film? Jak ja wybierałem te panie, to jeszcze chyba nie istniała ta kategoria symetryzmu, po pierwsze. A, no to jesteś hipsterem, no, stworzyłeś symetryzm. Wyprzedziłem, tak, to prawda. Ja wiele rzeczy niechcący wyprzedziłem. Ja się pochwalę tym, że ja postawiłem pierwszy pomnik Janowi Pawłowi II.
O, opowiedz o tym, to ciekawe. To było w roku 1992. Jan Paweł II jeszcze żył i miał się dobrze. I wtedy nikt nie miał takiego pomysłu, żeby żyjącej osobie stawiać pomniki. Ale już taki kult się zaczynał. No to żeby to jakoś pokazać w filmie, który wtedy realizowałem, w fabularnym filmie Człowiek Zy, dostępny jest, jakby Państwo chcieli oglądać, to wymyśliłem, że tam będzie pomnik stawiany właśnie papieżowi i myśmy ten pomnik postawili. No a potem się okazało, że ktoś to potraktował serio. No i samorządy poszli tym... Proszę Państwa, i gdybyście szukali winnego tych różnych pomników, ostatnio coraz mniej udanych, powiedzmy artystycznie, to proszę bardzo, to jest winny. Szołajskiemu to zawdzięczamy. Jak go spotkacie na ulicy, on chętnie przyjmie Wasze opinie na ten temat. I datki na następne filmy. To, żeby pomnik przy okazji, może jakiś postawimy, ja nawet już wiem komu, ale... A, pani z telewizji, wita. Kończę właśnie posąg papieża na zamówienie Ministerstwa Kultury. Stylistycznie rzecz biorąc jest to nowa forma w mojej sztuce. Realizm patetyczny albo monumentalizm pluralistyczny, jak chcą niektórzy nie powiem. Film rzeczywiście jest wyrazem symetryzmu w tym sensie, że on nie ocenia, która z tych pań ma rację, tak? No tak, starałem się to tak zrobić, żeby wytłumaczyć, czy próbować wytłumaczyć, zrozumieć, dlaczego te panie mają taki pogląd, jaki mają i skonfrontować ten pogląd ze stylem ich życia. Bo ja zwykle tak wścibsko wchodzę do domu, poznaję rodzinę i to potem widzom pokazuję. Ale to nie jest symetryzm, to jest po prostu próba zrozumienia dwóch osób, które mają różne poglądy i mają prawo mieć różne poglądy. Ja nie widzę w tym nic niezwykłego czy szokującego, że są ludzie o różnych mniemaniach na temat świata. No okej, okay, ale jednak są osoby, filmowcy w Polsce, którzy też robią filmy i tam jest pokazane bardzo wyraźnie, kto zabił prezydenta Kaczyńskiego, kto jest za to odpowiedzialny, jak druga strona sporu okrada Polskę. A tutaj jest film właśnie pokazujący, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak jedna racja. Może to jest błąd, może to trzeba odpowiedzieć na tamte filmy swoimi filmami. Znaczy błąd jest może o tyle, że słyszę takie głosy i nawet wczoraj rozmawiałem z jednym z krytyków filmowych, że mój film sprawia kłopot, ponieważ jest teraz jakoś tak dziwnie przyjęte, że w utworze, który się prezentuje publiczności, powinna być taka teza, żeby publiczność nie musiała się zastanawiać, co ma myśleć po wyjściu z kina. Tak zwane publicystyka i kino tożsamościowe, tak? Jest dana tożsamość i ludzie chcą oglądać to, co sami myślą. No w jakimś sensie tak, utwierdzać się w mniemaniu, które już wcześniej mieli, tylko dostali kolejne, że tak powiem, uwiarygodnienie swojej racji, tak? I to dotyczy, niestety, tutaj to znowu zabrzmi tak trochę symetrystycznie, obu stron tego konfliktu. To nie jest tak, że to ci ze strony, nie wiem, rządowej, powiedzmy, mają takie myślenie tylko. Z drugiej strony też bardzo dużo zarzutów, które padły pod adresem mojego filmu, były takie, że ta bohaterka po stronie PiSu czy po stronie Dobrej Zmiany jest zbyt sympatyczna, że ja jej nie kopię, nie dezawuję, nie jestem złośliwy, tylko próbuję zrozumieć, no, na tyle, na ile potrafię. To nie jest jakby mój świat, ale mimo wszystko, jak gdzieś jadę do dalekiego kraju, to też nie zaczynam od oceniania tych ludzi, tylko próbuję zrozumieć, dlaczego oni lubią... Okej, okay, ale to jest jednak do dalekiego kraju, to jest trochę coś innego, tak? Bo to jest ich kraj, nie nasz, nie jesteśmy w to emocjonalnie zaangażowani. Jak to się robi, żeby jednak, będąc emocjonalnie zaangażowanym, robić film, który nie jest emocjonalnie zaangażowany? To trzeba się starać, trzeba coś udawać, żeby wyciągnąć rękę do tej drugiej strony? To o to chodziło? Nie, ja niczego nie udawałem. Ja mówiłem prawdę i bohaterom z jednej, z drugiej strony, co robię, po co i dlaczego. To nie jest tak, że ich potem zaskoczyłem, że ta druga strona się w filmie pojawia, deus ex machina. Nie, nie. Ja przyjąłem, że żeby opowiedzieć o konflikcie, który niewątpliwie istnieje obiektywnie, tak? Widzimy to, prawda, od paru lat. To trzeba starać się poznać i argumenty te wypowiadane werbalnie, ale także jakby sposób myślenia wyrażający się w stylu życia. I to było to zadanie. A i tutaj te emocje to jest sprawa drugorzędna, to jest ciekawe. To teraz zadam pytanie polityczne.
Ale ty myślisz, że pokazując te dwie panie, obie tam wypadają sympatycznie, do jakiegoś stopnia oczywiście. No bo to są ciekawe. To faktycznie pokazujesz ten konflikt, czy one nie są tylko jakimś odbiciem konfliktu, który się rozgrywa zupełnie gdzie indziej, na zupełnie innych torach, a one są jego uczestnikami, ale jednak nie powodem. Jednak nie bierze się ten konflikt stąd, że one mają różne style życia. Prawdopodobnie można sobie wyobrazić sytuację, że one z tymi różnymi stylami życia żyją obok siebie, być może się nigdy nie spotkają. Konflikt polityczny powoduje, że one się pośrednio spotykają. Czy to nie jest tak, że pokazałeś tylko pewien objaw, pewne odbicie czegoś, co ma źródło zupełnie gdzie indziej, rezultat, a nie przyczynę? Zgadzam się. No, film nie jest, że tak powiem, narzędziem, które pozwala odkrywać Amerykę. Amerykę odkrywają naukowcy, nie wiem, socjolodzy, psycholodzy, politolodzy i tak dalej. W tym zakresie, o którym tutaj mówimy. Film się robi długo, trudno, jest mnóstwo kłopotów, choćby takich, że ludzie, którzy są na ekranie, muszą wcześniej się zgodzić, żeby na tym ekranie być. W związku z czym ja wybrałem takie bohaterki, które jakoś mi pasowały do tej mojej koncepcji pokazania tego konfliktu, natomiast takie, które po prostu chciały. Bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałem po obu stronach barykady, zwyczajnie na różne sposoby unikało kontaktu z kamerą. Gotowi ci ludzie byli na przykład dawać tak zwane setki, oświadczenia, to są takie ulubione, że tak powiem, sposoby istnienia polityków. Natomiast nie chcieli w żadnej mierze pokazać się z bliska, pokazać no, takimi, jakimi naprawdę są. Dlaczego nie chcieli? No, trzeba by ich o to zapytać, moim zdaniem. Ale pytałeś. No, pytałem, ale oni stosowali wykręty. Ja miałem takie poczucie, że wszystkie te argumenty, które stosują, jeśli w ogóle się tłumaczyli, były, że tak powiem, takimi ekskluzami, no nie do końca odpowiadającymi prawdzie. Jak ja na przykład mówiłem, że Wacław Havel, wybitny dramaturg, pisarz, potem prezydent, polityk czeski, wystąpił w filmie Obywatel Havel i tam można było go zobaczyć w bardzo różnych, także i bardzo prywatnych sytuacjach i poznać jego osobowość, bo film polega na tym, w odróżnieniu, nie wiem, od artykułu, czy nawet telewizji takiej, tej newsowej, że my obserwujemy człowieka z bliska i widzimy jego prawdziwe oblicze, język ciała, otoczenie i tak dalej. Więc Havel tam wypadł bardzo, bardzo ciekawy. Czy te dwa światy rzeczywiście są tak różne, że to są już dwa różne kraje, tak jak w tym memie, który krążył po internetach, jest takie polskie NRD i polskie RFN i te dwa kraje już się ze sobą nie dogadają i nie dogadają w przyszłości też, bo są zbyt różne i nie chcą. Wydaje mi się, że trochę z tego mojego filmu może wynikać, a może nie tylko z samego filmu, tylko ze sposobów, w jaki ludzie go odbierali. To znaczy, ja mam pewną taką próbkę po tych 3 latach, kiedy go robiłem, roku, kiedy już zacząłem go pokazywać, albo on miał premierę w październiku w zeszłym roku. Pamiętajmy, że ten film ma już, nie wiem, 9 miesięcy, tak? To już w zasadzie się dziecko urodziło. No już myślałem, że powiedziesz staruszek. No może staruszek nie, ale takie zaczyna chodzić, prawda? I recepcja tego filmu jest żywa, to znaczy paradoksalnie ona rośnie, a nie maleje. To jest ciekawe i ja dzięki temu mogę obserwować sposób odbioru i jak ludzie reagują, jakie środowiska i tak dalej. To jest ta próbka. Może nie samo robienie filmu, bo to już jest historia dla mnie, tak? Rok, 2, 3 lata temu to już przeszło. Ważne jest dzisiaj. To dzisiaj jest tak, że jak ludzie ten film zobaczą, i chcą go zobaczyć, nie przez te okulary, które ktoś im nałożył, tylko sami próbują zrozumieć, to ich reakcje są szalenie ciekawe, bo zarówno dotyczy to ludzi z jednej, jak i z drugiej strony. Mianowicie oni zaczynają widzieć we własnym obozie błędy. Zaczynają widzieć, że nie są aż tacy wspaniali, jak im się wydawało.
To jest raz. Dwa, zaczynają rozumieć, że z tymi z drugiej strony warto rozmawiać. Że nie jest prawdą, że nie wiem, ci uliczni opozycjoniści to są płaceni przez Sorosza, tak? Nie jest też prawdą, że ci z Klubu Gazety Polskiej to są jacyś fanatyczni wariaci, którzy tylko by z nożem biegali i rezali ludzi na ulicach. Jedno i drugie jest czarną legendą. Pan Wiesław, bo tutaj przytoczę taką autentyczną anegdotę, po udziale w projekcji tego filmu powiedział, że po raz pierwszy siedział koło ludzi, których przedtem widział tylko przez płotki, barierki i policyjne tam rzędy tych ochroniarzy, tak? I zaczął rozumieć, że to są tacy sami ludzie jak on i w zasadzie nawet myślą trochę podobnie w wielu sprawach. No dobrze, ale to co z tego wynika dla tych ludzi? To znaczy, że oni rzeczywiście już chcą się jakoś nawzajem poznać, zbliżyć, dogadać? No tak optymistycznie aż nie jest, bo problem polega na tym, że ci na górze bardzo starannie, że tak powiem, dbają o to, żeby te dzieci ze sobą się nie mogły porozumieć. Mm-hmm. Są dwie piaskownice i z tych dwóch piaskownic nie mogą przejść i wymieniać zabawki. Może trzeba fabułę nakręcić. No, tak. Przecież to wtedy jest wielka sława, pieniądze, no wiesz jak to. Mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie też moja powieść opowiadająca o polityce, którą napisałem dużo, dużo wcześniej, a właściwie napisałem ją w formie scenariusza, który wielokrotnie próbowałem tutaj zrealizować i okazywało się za każdym razem, że z jakiegoś powodu nie można, tak? Ponieważ pewnych tematów lepiej nie dotykać. I to zarówno ci z lewej, jak i z prawej uważali, że są strefy tabu i niech profani, czyli tacy jak ja, którzy no, nie są kontrolowani, nie są jakoś tam bardzo mocno podwiązani pod jakieś źródła finansowania takie, które jednocześnie dyrygują, jak to ma wyglądać, no niech tego nie dotykają tacy ludzie, bo z tego będzie kłopot, tak? W związku z tym ja stwierdziłem, że o ile mogę stosunkowo swobodnie robić dokumenty, i to nie dlatego, że mam źródła finansowania w Polsce. Właśnie udało mi się pozyskać pieniądze za granicą i to nie z jakichś źródeł tajemnych, dziwnych. Nie, nie. Ja współpracuję z telewizjami publicznymi w iluś tam krajach, tak? Robię taką składkę i z tej składki buduję budżet filmu. Tak się daje robić dokumenty. Ileś tych dokumentów już zrobiłem w ciągu ostatnich 15 lat, co dało mi pewną swobodę i dzięki temu mogłem zrobić film Dobra Zmiana, którego moi koledzy nie mogli zrobić, bo po prostu nie ma na to finansowania. Jak się pójdzie do telewizji czy do PiS-u, no to tam po prostu się wszyscy uśmiechną. Pan zwariował, tak? Ja próbowałem, oczywiście się uśmiechali, no ale skądinąd zdobyłem pieniądze. Można też crowdfunding, Sekielski pokazał, że crowdfunding działa. No może nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo wymaga mnóstwo zachodu i tak dalej, ale pokazuje, czego ludzie chcą. Także na to jest widz. To jest możliwe, żebyśmy do tych ludzi docierali, tylko ktoś nam obcina jakby to na początku. Nie ma możliwości, bo już wielokrotnie próbowałem zarówno za poprzednich dyrekcji, jak i obecnie wchodzić z tematami fabularnymi, ciekawymi, istotnymi. Wyjątki są. Kler. Teraz Vega jakiś film zrobił, tak? To nie znaczy, że tego w ogóle nie ma, ale to jest bardzo trudne. Z dokumentem jest w pewnym sensie łatwiej, dlatego zająłem się dokumentami, ale bardzo chętnie, jeśli będę miał szansę, zrobię film fabularny, opowiadający dokładnie o tym, o czym tutaj mówię. Uwaga, potencjalni sponsorzy, jeśli nas widzą, to my oczywiście dysponujemy odpowiednimi kontaktami do pana reżysera. Pan reżyser na pewno ma założone odpowiednie konta bankowe. Wprawdzie bankowcem nie został, ale konto bankowe masz. Mam nawet kilka tych kont bankowych, wszystko jest... A, no więc dowolna ilość pieniędzy się zmieści, rozumiem. Absolutnie tak. Dziękujemy ci bardzo za tą rozmowę. Tym politykom, którzy boją się oglądać gremialnie Dobrą Zmianę, proponujemy jak ze starych czasów, zawsze można to w domu, z tego co wiem jest na DVD. Przypomnijmy, że mówimy o filmie pod tytułem Dobra Zmiana, bo czasami tak ludzie gadają w telewizji pół godziny, a jak ktoś na początek się spóźnił, to potem nie wiadomo o czym. Film Dobra Zmiana, reżyseria Konrad Szulajski. On jest na DVD, można sobie obejrzeć w domowym zaciszu, nie przyznać się kolegom do tego, że się obejrzało, ale warto obejrzeć. Dziękujemy ci bardzo. Jeszcze raz. Ja bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania moich filmów i czytania książek, które się będą w tym roku ukazywały. I tak to, proszę Państwa, wygląda, jak się rozmawia z reżyserem. Reżyserem utytułowanym, reżyserem, który kręcił także fabuły, przeważnie trochę prześmiewcze, a stara się od lat dokumentować polską rzeczywistość. No, nie ma na to w Polsce
pieniędzy ani chęci, mam wrażenie. No ale jak widać można, to nie tylko Tomek Sekielski, ale także właśnie Konrad Szołajski w dużej mierze ze środków zbieranych nakręcił dokument. Różne opinie słyszałem o tym dokumencie, ale on ma jedną przewagę. Nikt więcej tego tematu nie podjął. Widziałem jeszcze film o obywatelach RP. W ogóle dzieje się coś takiego w Polsce ostatnio, że gdzieś na marginesie tego głównego życia filmowego dzieje się ciekawiej niż w tym głównym nurcie. Warto się zainteresować. Czasami w kinach, tych normalnych, zwykłych kinach, coś takiego jest pokazywane. Polecamy. Co tam ostatnio, panie, w polityce? Oprócz tego, że motylek nam tu lata i to jest... Nie, no witamy motylka, to jest... Motylek jest jakimś takim radosnym dosyć... Letnim akcentem. Letnim akcentem. Jest lato, to państwo wiecie. No panie, no w polityce straciliśmy byłego lidera opozycji. Byłego lidera opozycji, tak, to podobno nie on sobie wymyślił tę nazwę, tylko jak pojechał do BBC, to został tak przedstawiony, robili tam wywiad z nim. Powiem w ten sposób. Ryszard Petru jest znany w Polsce głównie dlatego, że zrobił mnóstwo błędów. Rzeczywiście je zrobił. Natomiast patrzę na to trochę inaczej, mianowicie odchodzi z polskiej polityki jeden z ostatnich polityków, który miał poglądy, miał wiedzę i miał poczucie tego, czym jest państwo i że należy chyba jemu służyć, a niekoniecznie sobie. W zeszłym roku Petru opublikował taki długi artykuł na temat gospodarki polskiej. Analizował to, co się dzieje w gospodarce, próbował przewidzieć to, co będzie w przyszłości, opisywał zagrożenia. To był bardzo merytoryczny, dobry artykuł opublikowany w Rzepie. Przeszedł zupełnie bez echa. Natomiast jak on popełnił jakiś lapsus językowy, to mówiła o tym cała Polska. To jest niezwykle istotne. Moglibyśmy dzisiaj, bo to jest takie modne nawet w internecie, przypomnieć różne gafy Ryszarda Petru, ale ja przypomnę, że to jest akurat w ostatnich latach jeden z dwóch polityków, którzy próbowali zbudować nową formację, zbudować pewien nowy, choć masz rację, on miał dużo z myślenia lat 90., ale próbował zbudować nowy sposób myślenia o polityce, nowy na dzisiaj, czyli nie populistyczny, tak merytoryczny. Państwowy. I to jest z tych dwóch polityków, drugiego w tej chwili nie wspomnę, ale państwo pewnie się domyślą, on jeden był konsekwentny. Mam do niego pewne pretensje, nie o to, że popełniał błędy, tylko o to, że nie wyciągał z nich wniosków, że jakby nie miał tej elastyczności zareagowania na sytuacje, które go dotknęły. I chyba tyle. Odchodzi z polityki człowiek, który w przeciwieństwie do pani Beaty Szydło umiał odróżnić dług publiczny od deficytu budżetu państwa. Jego w polityce już więcej nie będzie, przynajmniej w najbliższym czasie, a Cymański i Suski zostały. Tak, i to jest takie memento dla wszystkich, którzy w tej chwili przypominają te gafy. I to tyle na dzisiaj. Następny program za tydzień o tej samej porze, czyli... O 20.30 w środę na naszym kanale YouTube. Zapraszamy.